W gminie Bodzechów to już kilkunastoletnia tradycja, a dokładnie od 15 lat mieszkańcy biorą udział w jarmarku wielkanocnym. Na stołach podczas kiermaszu znalazło się wszystko to, czego nie może zabraknąć w każdym domu w trakcie Wielkanocy. Podtrzymujemy tradycję, więc królują u nas dzisiaj pasztety, bo to wiadomo, że są święta pasztetowe i jajkowe. My mamy taką wędzoną swojską kiełbasę i inne wyroby swojskie, ale także bogactwo jajek pod różnymi postaciami. Na naszym stole są jajka faszerowane dziś. Macki, wędliny, stroiki, palmy. To jest nasza tradycja. Pasja. To nasza tradycja od 70 lat. Tradycja w gminie Bodzechów pielęgnowana jest też szczególnie. O zachowanie zwyczajów i obyczajów świątecznych, ale nie tylko, dba aż 11 kół gospodyń wiejskich i jedno stowarzyszenie. Podczas takich wydarzeń członkinie kół wymieniają się doświadczeniami. Jest nas na tyle dużo, że jedna od drugiej się uczy bardzo dużo. To, co cieszy organizatorów wydarzenia, to fakt, że udział w nim biorą całe pokolenia. Stoiska i wszystkie, co widzimy na stołach, to piękne wyroby pań i dzieci, i młodzieży najważniejsze, że i dzieci się włączają, młodzież się włącza w tradycję. Uczniowie z publicznej szkoły podstawowej w Szwarszowicach prezentowali i zachęcali do zakupu własnoręcznie przez nich robionych stroików wielkanocnych. Pomagaliśmy nauczycielom robić stroiki i różne palmy. Szykowaliśmy kwiatki z krapiny, a nauczyciele wykonywali trudniejsze prace. Na każdym stoisku nabyć można było palmę wielkanocną. Taka gałązka musi zawierać konkretne elementy. W każdej palmie staramy się, żeby były bazie, żeby była trzcina, oczywiście kłos zboża i kwiatki wijemy same. Wszystkie te rzeczy, co wymieniłam, to właśnie w palmie zapewniają byt i dobrobyt przez cały rok. Bez wątpienia tę najwyższą palmę własnoręcznie uwiły panie z koła gospodyń wiejskich w Gromadzicach. Aż 8 osób przez kilka godzin pracowało nad takim efektem końcowym. Z suszonych kwiatów, prawda, były wiązane małe wiązki i to trwało gdzieś około godziny, aż przygotowałyśmy, a później już jest samo kręcenie palmy, tak? Czyli zaczynamy od wierzchołka i powoli dokładamy kolejne warstwy. Palmy, stroiki, pisanki, wszystko to członkinie kół gospodyń wiejskich robią wspólnie, co rusz wymyślając nowe sposoby tworzenia tych pięknych ozdób. Na warsztatach takich koła gospodyń spotykamy się, no i tak co popołudnia coś próbujemy zrobić. Ja obserwując to wszystko widzę, że nowe technologie wkraczają oprócz tradycji. Także na przykład to jajko jest pięknie robione przy użyciu żywic epoksydowych na balonie zwykłym. W Bodzechowie nie tylko gospodynie, ale i gospodarze w kole działają. Istniejące od 15 lat koło ma w swoim gronie 5 mężczyzn. Jarmark to dla nich idealna okazja do zaprezentowania swoich licznych talentów, a samo wydarzenie oceniają pozytywnie. Tu jest taka miła atmosfera, każdy chodzi, gdzieś tam coś ogląda, coś tam kupi. Także, że trochę pośpiewamy, trochę pohandlujemy, trochę poczęstujemy. 15. jarmarkowi wielkanocnemu wszewnie towarzyszyła akcja charytatywna. Pieniądze były zbierane dla dwóch chłopców, Michałka i Jasia.